Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rutajn, potocznie zwany Rutkiem. Nowa seria Dawinci Resolve od podstaw, odcinek drugi. W poprzednim odcinku pokazałem wam, jak utworzyć projekt z waszą własną, na przykład, rozdzielczością 2K, jak wrzucić do niego swoje filmy i początkowo, w fazie wstępnej, jak je przyciąć, jak stworzyć timeline. Dzisiaj zajmę się tym, jak dość precyzyjnie przycinać te filmy, jak je połączyć, jak dostosować level głośności poszczególnych ścieżek audio i, na przykład, jak wrzucić własną muzykę pod film. A więc jedziemy! Zapraszam! Na potrzeb dzisiejszego filmu postanowiłem wyczyścić uprzednio utworzony timeline, oczywiście materiały są te same. Zobaczymy co uda się z nich stworzyć. Na przykład załóżmy chciałbym wybrać najlepsze sceny, czyli same kile bez śmierci i zmontować je w jakiś ładny sposób, podłożyć do tego muzykę, a później wrzucić to na YouTube. Jak to zrobić? Jest to bardzo, bardzo proste, może to wydawać się dość skomplikowane na początku, ale gdy załapie, załapiecie podstawy, wierzcie mi, naprawdę do takiego YouTube'owego nagrywania i tworzenia filmów jest to coś świetnego. Oczywiście, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane projekty, zajmiemy się tym troszeczkę później w kolejnych odcinkach z tej serii. A więc jak widzicie tutaj w timeline, jest nic tej chwili nie mam. Co zrobić, żeby coś wrzucić do niego, to już pokazywałem w poprzednim odcinku, ale w tym momencie zajmę się załóżmy stworzeniem filmu. Jak to zrobić, żeby tego timeline'u nie zaśmiecać? Zrzucacie sobie film, załóżmy tutaj wczorajszy mój gameplay z Grabieży i chciałbym tutaj na przykład wybrać najciekawsze momenty, więc na przykład na wstęp chciałbym dostosować sobie skok z samolotu, prawda? Nic prostszego. Zaznaczacie moment, w którym ten skok się zaczyna, zaznaczacie mark in, tą Powiedzmy sobie ten świsteczek z lewej strony, a następnie puszczacie sobie film. Patrzycie, czekacie. A więc zdecydowaliśmy, że będzie to świetny moment na rozpoczęcie, załóżmy, tego filmu. Przycinamy go i oczywiście chcemy go z dźwiękiem. Klikamy lewym na obraz. I przeciągamy go do timeline'u. zauważcie jedną rzecz. W tym momencie zostało stworzone nam ścieżka wideo i ścieżka audio. Bardzo często, tutaj, żeby na przykład powiększyć ten obraz, wystarczy kliknąć suwak tutaj po prawej stronie, i to można robić sobie w trakcie edycji, gdy chcemy dokonać na przykład bardziej zaawansowanych manewrów, powiedzmy sobie to w ten sposób. No i załóżmy, tutaj mamy ścieżkę wideo i ścieżkę audio. To jest bardzo ważne, by ścieżki filmów, które wrzucacie, były jeżeli w miarę możliwości w jednej ścieżce audio. Jeżeli chodzi o filmy, możecie je tutaj, o, o sam, sam obraz, to oczywiście można to rozdzielić. Czasem filmy, tak jak widzicie tutaj, ten znaczek połączenia są połączone ze ścieżką audio, żeby się audio nam nie rozjechało, ale w momencie, gdy na przykład audio z filmu usuwamy bądź dodajemy sam. Film bez żadnego audio, a audio mamy swoje, na przykład nagrany voice over, tak zwany, prawda tutaj możemy bardzo łatwo to naprawić. Klikamy prawym i Link Clips i to po prostu odznaczamy. I wtedy te dwa elementy możemy przesuwać, gdzie chcemy na timeline. Ie. Pamiętajcie, że wtedy audio może nam się rozjechać, więc tu też musimy być bardzo dokładni. Ale przejdźmy do dalszego punktu programu. Załóżmy, wylądowaliśmy na Werdansku, No i chcemy sobie nagrać powiedzmy sobie zgrać pierwszy nasz kill. W tym momencie znaleźliśmy moment, który nas interesuje. Nic prostszego. Postępujemy podobnie jak z pierwszym urywkiem filmu. Zaznaczamy mark in, puszczamy dany moment. I mamy powalenie. Żeby nie przedłużać Robimy mark out i ściągamy to razem z dźwiękiem do naszego timeline'u. Następnie wyszukujemy kolejny moment. Ja tu dla Was bardzo szybciutko wyszukam parę takich momentów i przejdziemy dalej. A więc z tego filmu wybraliśmy już wszystko, co zrobić, by wrzucić tu kolejny film i wybrać z niego poszczególne elementy. Nic prostszego, nie musicie z tym nic robić, oprócz przesunięcia tutaj kolejnego filmu z waszej puli filmów, który macie tutaj z lewej strony. Następnie postępujecie w ten sam sposób i wrzucacie tutaj same ile. Ja tu postaram się dla Was bardzo szybko je wrzucić, żeby to wideo nie trwało 20 minut. A więc zrzuciłem na timeline to, co mnie najbardziej interesowało. Wyglądam tutaj jak normalnie god na polu walki. Zerknijmy szybciutko, jak to mniej więcej będzie wyglądało. W ekranie po prawej stronie widzicie odczyt z timeline'u, więc możecie na bieżąco podglądać, jak to wszystko wygląda. Całkiem, całkiem, ale czegoś tu brakuje. Brakuje połączenia między tymi filmami. Tu mamy do dyspozycji mnóstwo efektów po lewej stronie i jak widzicie, możemy je sobie na przykład wcisnąć: Effect Library, czyli Biblioteka efektów i mamy do dyspozycji, oczywiście, mam tutaj swoje ulubione, rozmycia różnego rodzaju trans, przejścia pomiędzy filmami. Ja bardzo lubię dodatkowe rozmycie, bądź też czyste przycięcie. Zobaczmy, jak można to wrzucić w bardzo prosty sposób. Lewym klikamy na efekt, najeżdżamy na miejsce, w którym chcemy je wrzucić. Załóżmy, dodamy ten efekt tutaj pomiędzy filmami. Na samym początku, i zerknijmy teraz, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę lepiej, nie? Ale czegoś brakuje. Moim zdaniem, muzyki. Dobrze by było wrzucić tutaj muzykę, ale jak do tego podejść? W taki sam sposób, jak wrzucacie filmy. Identycznie, niczym się to nie różni. Ja mam tutaj przygotowany, załóżmy, jakąś tam ścieżkę. Polecałbym używanie No Copyright Music, żeby Wam YouTube po prostu tych filmów zaraz nie wycinał. No i zrobimy sobie taki, powiedzmy sobie, chill wideo, nie? Jeżeli chcę zrzucić całą, całą ścieżkę muzyki, to po prostu przeciągam ją całą tutaj pod film. Zerknijmy teraz, jak to będzie wyglądało. Wszystko super, ale ja na przykład w tej chwili chciałbym przejście zrobić pomiędzy jakąś bardziej agresywną muzyką, żeby pasowało do tych kili. Jak to zrobić? Oddalam tutaj na przykład pole widzenia i lewym najeżdżam, klikając lewym, najeżdżam na koniec tutaj ścieżki i załóżmy przesuwam ją. Teraz powiększę sobie, przesuwam ją do momentu, w którym chciałbym, żeby muzyka się zmieniła i załóżmy dodamy sobie jakąś inną muzyczkę. Ponieważ ja jestem fanem muzyki metalowej i ciężkiego ciężkiego grania, wybrałem tutaj utwór Replika. Ale jest to cover, więc nie jest okryty copyrightami, więc tutaj możemy go sobie śmiało rzucić i niech na przykład zacznie się od początku, od tego momentu. Załóżmy do tego momentu i zobaczymy, jak to będzie teraz brzmiało. Możemy również dostosować przejście pomiędzy ścieżkami audio w bardzo prosty sposób. W naszej bibliotece mamy tak zwany audio transition, i załóżmy, tutaj robimy sobie crossfade pomiędzy tymi ścieżkami. Wrzucamy ten crossfade i zerkamy, jak to teraz będzie wyglądało. Wszyscy zauważyliście, że dźwięki z gry i muzyka bardzo się mieszają. Jak dostosować levele, jak, jak to zmienić? W bardzo, bardzo prosty sposób. Jedziemy. Mamy ikonkę dźwięku, dostosować poziomy głośności w taki sposób, by nam jak najbardziej pasowało. Więc załóżmy, tutaj zabierzemy parę decybeli, tak mniej więcej może z 8. I Audio 2, czyli naszą muzykę podkręcimy załóżmy do zera, tak żeby była motywem przewodnim naszego filmu. Następnie chcemy skończyć, jak to będzie brzmiało. Trochę lepiej, nie? Zakończyła nam się tutaj ta muzyka, którą żeśmy sobie dobrali, ale chcemy, żeby ten utwór szedł dalej. Nic prostszego, klikamy lewym na zakończenie tego utworu na naszym timeline i przeciągamy go do końca trwania utworu. Jeżeli chcemy, tutaj zaraz Wam pokażę mały trik, jeżeli chcemy przyciąć dany utwór, nie jest to nic trudnego. Mamy tutaj tak zwaną żyletkę i wystarczy, że ją przyciśniecie i pojawi Wam się ona tutaj na ekranie i możecie sobie przyciąć film w danym momencie, w którym tylko chcecie. To samo tyczy się ścieżek audio. Jeżeli chodzi o poziom głośności, można go również dostosować bezpośrednio na timeline. Nic prostszego. Tu na środku, jak widzicie, jest mała linia. Pojawiają się dwie strzałeczki góra-dół i w tym momencie klikacie lewym i załóżmy, Zjeżdżacie w dół i wtedy pokazuje wam minus 3,5 dB. To samo możecie zrobić z każdą poszczególną, powiedzmy sobie, każdym poszczególnym elementem na waszym timeline. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Kolejne nadchodzą, a więc nic, tylko czekać. Powiedzcie, co myślicie w sekcji komentarzy. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Powiedzcie również, co byście chcieli zobaczyć, co Was interesuje, a przejdę do tego tematu szybciej. Trzymajcie się. Do zobaczenia na polu walki. Hej.